Cześć, przed samym odcinkiem bardzo krótki początek, ponieważ trzeba wam tutaj bardzo dużo wyjaśnić. A mianowicie, nigdy bym nie podejrzewał, że dojdzie do takiej sytuacji, do jakiej doszło. A mianowicie, w dzisiejszym odcinku zadam pytania od was panu premierowi. Ale od początku, otrzymałem wiadomość od pana premiera z zaproszeniem, abym się pojawił i żebyśmy zdementowali fake newsy odnośnie koronawirusa i zagrożenia związanego z nim. I jestem w kropce, ponieważ znacie mnie niektórzy dłużej, niektórzy krócej. Jestem na YouTubie 10 lat. I wiecie, że robię po prostu content bardzo rozrywkowy. Mam jakieś zasięgi i wiecie, że przez te całe 10 lat, które tutaj jestem, zawsze byłem apolityczny, ponad podziałami i cały czas będę apolityczny. Jednak uważam, że w momencie tego, co się aktualnie dzieje, warto się po prostu jednoczyć i taki materiał jest potrzebny. Dlatego też stwierdziłem, że pierwsze, co zrobię, to zapytam was na Instagramie o zdanie. Czy chcecie taki materiał z pytaniami od was do pana premiera, czy nie? I większość zadecydowała, bo tam było 90% chyba na tak, 10% na nie, że taki materiał chcą. Także ja się teraz zbieram, lecę do pana premiera, trzymajcie za mnie kciuki, zadaliście mnóstwo ciekawych pytań i nie mogę się doczekać odpowiedzi na nie. Także bardzo się stresuję i tyle. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Panie premierze, witam. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie ukrywam, że jest to dla mnie dość zaskakująca sytuacja, ale bardzo doceniam to zaproszenie. Ja się cieszę, że pewnie poprzez naszą rozmowę będziemy mogli dotrzeć do wielu ludzi. Dużo informacji słyszałem, między innymi, że pan jest w szpitalu, więc doceniam bardzo, że nie, pan... No to jak pan widzi, czy jak widzisz, bo upoważniłeś mnie do tego, żebym mówił... do ciebie jak per ty. Jak widzisz, jesteśmy w miejscu tutaj bardzo miłym, sympatycznym, ale bynajmniej nie w szpitalu. Chciałbym zadać pytania od widzów, które oni zadali. Proszę bardzo. Są one dość zastanawiające, ja też jestem ciekaw, więc zaczniemy od pierwszego. Chciałbym też się rozprawić troszeczkę z fake newsami, bo dużo informacji czytam w internecie. To jest bardzo ważne. Między innymi dostałem taką informację, że z nocy, z niedzieli na poniedziałek będzie zamknięta Warszawa, miasto będzie zamknięte, wkroczy wojsko. I tutaj pierwsze pytanie, czy będą zamknięte miasta i wojsko wkroczy na ulicę? Na dzień dzisiejszy oczywiście. Wojsko nie wkroczy na ulicę, nie ma takich planów, Warszawa nie będzie zamknięta, ale rzeczywiście podstawową bronią walki z koronawirusem jest to, żebyśmy nie ruszali się, żebyśmy jak najmniej przejeżdżali pomiędzy poszczególnymi miejscami. To jest jedyna rada, którą wszyscy epidemiolodzy nam dają. Jak najmniej kontaktów pomiędzy osobami, jak najwięcej siedzieć w domu. Tak, czyli ograniczyć wyjścia, bo też dużo młodszych osób uważa, że wolno od szkoły jest koronaferiami i w ogóle określenie jest... Nie, to określenie mi się średnio podoba. Mi również. To jest poważna choroba, poważna epidemia. Zgadzam więc... się, jak najbardziej. I po prostu trzeba ograniczyć wyjścia. A jeżeli już musimy wyjść, to najlepiej w kwestii pomocy na przykład komuś, kto nie może wyjść z domu i w sposób taki bezpieczny z punktu widzenia potencjalnego zakażenia, pomóc w zakupach, wynieść śmieci, wyprowadzić psa, bo to są takie codzienne, praktyczne problemy, z którymi ludzie w kwarantannie się mierzą. Kolejne pytanie. Czy to prawda, że województwa zostaną zamknięte? Również takie pytanie się pojawiło od widzów. W niektórych krajach rzeczywiście, tak we Włoszech na przykład, bardzo mocno ogranicza się ruch wewnątrz kraju. My dzisiaj na porannym rządowym zespole zarządzania kryzysowego potwierdziliśmy sobie, że ze względu na niewielkie zainteresowanie nie warto, żeby samoloty wewnątrz kraju latały. Samolot zresztą, nie wiem czy wiesz, jest taką puszką wentylacyjną, która powoduje, że jak jedna osoba jest chora na koronawirusa, to bardzo łatwo jest rozprzestrzenić tę chorobę po wszystkich pasażerach. Rozumiem. Więc ten ruch wewnątrzkrajowy też my będziemy chcieli wkrótce wyłączyć. Zresztą nie ma za wielu chętnych do podróżowania. Także zachęcam naprawdę do ograniczenia wyjazdów do minimum. Czy będziemy odrabiać lekcje wakacje? Bo jak wiemy, teraz jest dwutygodniowa przerwa, może się to przedłużyć. Może się przedłużyć, nie wiemy tego dzisiaj, tak. Podejmiemy tę decyzję w stosownym czasie. Tak, i pytanie jest takie, czy będziemy odrabiać lekcje wakacje? Nie czy... ma teraz takich planów. Przypomnę, że rok temu była też sytuacja niekomfortowa dla uczniów, ponieważ i dla grona pedagogicznego, ponieważ był protest nauczycieli. Tak. I przez dłuższy czas, kilka tygodni, też w wielu szkołach lekcje były zawieszone. I tak to wszystko zostało skompresowane, że matury odbyły się w terminie, również egzaminy i wakacje nie zostały skrócone. To teraz pytanie o matury i testy. Czy będą one przesunięte w czasie z uwagi na to, co... Nie ma na dzisiaj takich planów. Chcemy, żeby one się odbyły w terminie. Ważne pytanie. Wydaje mi się, że ciężko będzie na nie odpowiedzieć. Czy możemy
możemy przewidzieć, kiedy sytuacja się uspokoi, bo jak wiemy, są podejmowane kroki. Zobacz, Karol, co się dzieje w krajach, które podjęły takie kroki jak my tydzień, dwa, trzy tygodnie później, a niektóre jeszcze wcale. Na przykład w Hiszpanii jest naprawdę bardzo duże rozprzestrzenienie się tego koronawirusa i oni nie zamknęli jeszcze granic zewnętrznych, ale oni na przykład bardzo mocno ograniczają od jutra ruch wewnątrz kraju, także transport publiczny, Madryt, Barcelona, we wszystkich tych miastach poszczególnych. I my nie chcemy doprowadzić do takiego stanu, żeby przyrost zachorowań był tak gwałtowny jak na przykład we Włoszech czy w Hiszpanii. Stąd te wszystkie działania, które podjęliśmy prewencyjnie, uprzednio, wyprzedzająco niejako. Czy kolejne będą podjęte? Być może tak, prawdopodobnie tak, bo widzimy, że największe sukcesy odnoszą te kraje, jak Japonia czy Chiny, które absolutnie ograniczyły ruch do niezbędnego minimum, czyli tylko wyjście do pracy tam, gdzie można pracować, wyjście do sklepu tam, gdzie trzeba, ale tam generalnie ograniczenie kontaktów społecznych. Czy sklepy spożywcze będą zamknięte? Bo wszyscy teraz latają po sklepach, robią różnego typu zakupy, zapasy. Nie no, słuchaj, sklepy spożywcze akurat są niezbędne do życia codziennego. Porównanie do dużo gorszych czasów wojennych, przecież też tam, gdzie można było, to jakieś sklepiki były otwarte po to, żeby zaopatrywać ludzi w artykuły codziennej potrzeby. Dzisiaj mamy bardzo trudną sytuację zagrożenia epidemią i sklepy są bardzo ważne, żeby były otwarte. Czy kwarantanna może się przedłużyć? Kwarantanna teraz będzie się na pewno rozszerzać, bo my zamknęliśmy granice i postanowiliśmy, że każdy, kto wjeżdża z zewnątrz ze względu na duże zagrożenie epidemiczne, musi być poddany kwarantannie. Mamy dwa typy kwarantanny. Tych osób, które były w kontakcie z osobami już chorymi, mamy takich osób ponad 100 już po tych ostatnich testach, to te osoby podlegają bardzo, bardzo ścisłym regułom kwarantanny. Każda z nich jest sprawdzana przez policję, czy siedzi w domu, czy czegoś nie potrzebuje. Staramy się w sposób najbardziej praktyczny zareagować na ich potrzeby. Natomiast codziennie teraz będzie wjeżdżać do kraju być może nawet dziesiątki tysięcy ludzi. To się zrobi bardzo duża grupa i ona też musi być w kwarantannie. Jednak nie będziemy w stanie sprawdzać 200 tysięcy ludzi, prawda, dziennie, codziennie, ale będziemy robić to wyrywkowo, będziemy robić to poprzez mechanizmy weryfikacji geolokalizacyjnej na różne sposoby i chcemy, żeby w takim stanie zagrożenia epidemicznego ludzie nie tworzyli zagrożenia dla innych. A jak taka kwarantanna wygląda? To jest kwarantanna domowa czy domowa? Kwarantanna domowa, okay. Tak. Przy czym w niektórych przypadkach niektóre osoby mogą nie móc być w domu z różnych względów, wtedy dla takich osób przyszykowane są w każdym z 16 województw specjalne miejsca do kwarantanny przygotowanej przez wojewodów. Okej, a co w momencie, kiedy ta kwarantanna zostanie złamana, tak? Jeżeli ktoś... Grozi grzywna do 5000 zł. Czy powinniśmy zrobić duże zakupy? Ja osobiście już poszedłem do sklepu, zrobiłem jedne większe zakupy, żeby już sobie siedzieć w domku, nie wychodzić, ale jak to wygląda z pana perspektywy? Czy warto pójść, zrobić zakupy? Pewnie generalnie warto zrobić zakupy takie odrobinę większe niż te, które zwykle robimy, żeby nie wychodzić do sklepu codziennie, tylko na przykład co 2-3 dni, wtedy kiedy już trzeba koniecznie uzupełnić swoje zapasy. Na pewno warto ograniczyć z tej perspektywy wyjścia z domu. Ale też warto pamiętać, że te fake newsy o pustych półkach mogą narobić dużo szkody, bo to jest zupełnie niepotrzebne. Tak, no ja sam byłem w sklepie i byłem zaskoczony, bo brakowało bardzo wielu produktów, ale później zostało to uzupełnione. 2-3 dni temu, tak? Tak, w tym momencie takiego po prostu piku, gdzie wszyscy popędzili do sklepu po makarony, po ryż, to mogło ich zabraknąć i półki były przez moment puste, ale potem sprawnie zadziałała logistyka, sprawnie zadziałała dostawa. Chcę też podziękować wszystkim dostawcom, producentom artykułów spożywczych, bo bardzo fajnie się naprawdę zachowują. Racjonalnie, rozsądnie, nie poddają się tej panice. I reasumując, nie ma potrzeby robić zapasów na lata. Nie ma potrzeby. Dobrze. Nie ma potrzeby nawet robić na tygodnie. Co musi się wydarzyć, aby wybory prezydenckie zostały przełożone? I to zależy od ilości osób chorych czy wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. W przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, w Konstytucji są takie trzy stany nadzwyczajne. Stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny. Jeśli któryśkolwiek z nich jest wprowadzany, to zgodnie z zapisami Konstytucji wybory w tym czasie się nie odbywają i są przesunięte o co najmniej 90 dni. To jest zapis konstytucyjny, a dane organy, Sejm czy samorządy, czy w tym przypadku pan prezydent, pełnią swoją funkcję do czasu ogłoszenia nowych wyborów. Ale to jest stan teoretyczny. Na moment obecny nie ma takiej konieczności. Zakładamy, że wybory się odbędą
Chciałbym też wierzyć w to, że w kwietniu sytuacja będzie lepsza i wtedy będziemy podejmowali decyzje. Na co w pierwszej kolejności zostaną wydane pieniądze z polityki spójności i kiedy je Polska otrzyma? A to zupełnie inne pytanie, ale akurat to takiego newsa mogę tutaj powiedzieć, że parę godzin temu rozmawiałem z Ursulą von der Leyen, panią przewodniczącą Komisji Europejskiej, i rozmawialiśmy między innymi o pieniądzach ze środków z polityki spójności. Chcemy, żeby te środki były przekierowane teraz też na walkę z koronawirusem. Na przykład ludzie w niektórych miejscach nie mogą teraz pracować. No przecież wstrzymaliśmy restauracje, kawiarnie, bary, tam pracują ludzie. Chcemy, żeby przynajmniej częściowo skompensowane zostały te ich straty finansowe. Gospodarka na pewno ucierpi. Ten koronawirus no, strasznie działa na gospodarkę całego świata. Widzimy, co się dzieje we Włoszech, w Hiszpanii, w Wielkiej Brytanii chociażby, czy w Niemczech. Jest poważne spowolnienie. Ale chcemy jak najbardziej zamortyzować, żeby ta gospodarka w miarę nasza na cztery łapy spadła po tym wszystkim. To będzie oczywiście niełatwe, ale ludzie są w tym wszystkim najważniejsi, więc z polityki spójności też będziemy wykorzystywali środki dla amortyzujących działań gospodarczych, choć przede wszystkim te środki będziemy przeznaczali z budżetu państwa polskiego. Spore wyzwanie. To będą spore środki i spore wyzwania. Tak. Nie osoba z rządu, która jest w odosobnieniu na wypadek zarażenia osób obecnie kierującym rządem. My wszyscy jesteśmy teraz w dość mocnym odosobnieniu, staramy się bardzo mocno przestrzegać zasad dezynfekowania rąk wszystkich. Staramy się zachowywać tutaj właściwy modus operandi dla epidemii. Tutaj też warto powiedzieć, bo też ludzie mogą być zaskoczeni, że mówimy o tym, aby zostawać w domu, aby nie wychodzić z domu, a ja się tutaj pojawiam, rozmawiamy ze sobą. Robiliśmy na bezpieczną odległość. Tak, po pierwsze, plus tutaj są zastosowane środki bezpieczeństwa maksymalne. My bardzo dużo rzeczy staramy się załatwiać na telefon, bo to słuszna uwaga i tam, gdzie się da, prawda, to telefon albo online. Mam nadzieję, że e-learning również w szkole. Sytuacja jest wyjątkowa, więc takie już luźniejsze pytanie, może dziwne, ale gdzie pan śpi w momencie, kiedy tyle się dzieje? Czy śpi pan w domu, czy gdzieś tutaj w kancelarii? Jak to wygląda? Przyjeżdżam zwykle dość późno do domu i śpię w domu, chociaż czasami zdarza się też, że śpię tutaj nieopodal w kancelarii. Mamy miejsce takie przy ulicy Parkowej, gdzie tam też jest wszystko zabezpieczone. To się zdarza niestety, ponieważ no, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie trzeba być dostępnym 24 godziny na 7 dni w tygodniu i taka jest moja rola. Bardzo dziękuję, panie premierze, za zaproszenie. Dziękuję bardzo i cieszę się, że walczysz też z fake newsami, bo naprawdę epidemia fake newsów jest bardzo groźna, bo ona może przerodzić się w taką epidemię strachu, a to z kolei może dezorganizować nasze życie, więc to, co robisz, jest super ważne. Bardzo ci dziękuję. Także kończąc, zostańcie w domu, dbajcie o higienę, myjcie ręce i tyle. Dziękujemy. Dziękuję.